samochodowy w Polsce. Wewnątrz siedzi właściciel. W pewnym momencie do pojazdu podchodzi dwóch mężczyzn. Otwierają drzwi samochodu, chcą, aby właściciel wysiadł z samochodu. Chcą samochodu pokraść. Mężczyzna podnosi się do drzwi, jednak zostaje wciągnięty z pojazdem. Sytuację wymaga zobaczyć policjanci służby wywiadowczej. W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia osoby pokrzywdzonej, po identyfikacji poprzez oczy policja przystępują do uzdrowienia napastnika. W tym przypadku zdecydowali się oni na użycie siły fizycznej. Policjanci po obezwładnieniu sprawców dokonują ich zatrzymania i zakładają kajdany. Jeden z policjantów o zaistniałej sytuacji powiadamia dyżurnego najbliższej jednostki policji, prosząc o wsparcie. W tym samym czasie policjanci służby wywiadowczej przystępują do sprawdzenia osób zatrzymanych pod kątem posiadania przez nich broni palnej, niebezpiecznych narzędzi lub innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione. Po sprawdzeniu osób zatrzymanych policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia przed dostępem osób postronnych. W tym samym czasie oddali słychać głosy mężczyzn, którzy chcą wymusić na policjanta zwolnienie ich poradu. Rzucają w kierunku policjantów kamieniami. Reakcja policji jest natychmiastowa. Przybywa oddział zarówno policji, który zaprezentuje nam działania przy rozpraszaniu agresywnego. Jak można zauważyć, policjanci podczas takich działań są wyposażeni w kaski ochronne, kamizelki przeciwdrzemiowe, ochraniacze nóg oraz pałki szturmowe. Policjant upewnił się, że może bezpiecznie wyzwolić impuls elektryczny. Po wyładowaniu funkcjonariusz przystąpił do wykonania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechów ratunkowych.